Czemu? Ugotowany jestem ziemniak, czy co kurczę, że mówisz gotów? Co ty mnie chcesz am zrobić? Ja pierdolę do garka, ja nie mieszę się w garku, wiesz? Chyba trzeba kocioł albo parnik. Kurwa świński, to wtedy może by się zmieścić. Najpierw do wanny, potem do garka. Trzeba ciebie umyć. O, włosy. Zobacz, jakie ty masz włosy. Stoi irokes. Umyję. No, kiedy umyjesz? Dzisiaj. Tak. To, no to dobra, to ja zobaczę, czy ty umyjesz. Dzień dobry państwu. Chcę powiedzieć tak, że i zapytać się was. Kulturalnie chcę się zapytać. Nie to, że będę jechać po was, bo wy tylko umiecie po mnie jechać. Ja nie. Ja nie lubię po kimś jechać. Ja jestem wychowany innego, poważnego, uczciwy. Schowaj ten kapownik, bo pomyślę, że zaraz na mnie coś tam. I powiem, że dlaczego wy tak robicie? Dlaczego wy po Wojtku jedziecie, po Pawle? Skryszyna. Dlaczego? Bo myślicie, że Paweł na mnie zarabia? Skryszyna. Nie. Nie zarabia. Dlaczego wy tak jeden po jednym jedziecie? Dlaczego? Pytam was. Dlaczego? Dlaczego wy tak po mnie jedziecie? A zwłaszcza żal mam do człowieka z numeru, nieznany numer. Człowieku. Ja wiem, kto to jesteś. Ja wiem, kto to pisze. Te listy ohydne, zastraszania. Wiem, kto to. Jesteś ty, Meksykano. Ty, Meksykano, dlatego ciebie wywąchałem. Prędko. Ale skąd wiesz, że to Meksykano? Zaraz ci powiem. Bo on miał wywiad z redaktorem Suwałku. I redaktor, mam artykuł przesłany, mam wszystko, że przyznał się. Redaktor zadał pytanie dla jego. Dlaczego pan, panie Meksykano, tak jedziesz po Kononie. Dlatego jadę, żeby miał większą oglądalność. Nawet wysyłałem gówno i dzisiaj gówno przyszło. I przyszło gówno. Tak. Figurka przyszła. Napisał. Figurka. Po boku leży. Dziękuję Meksykanom. Ja tą figurkę zjadłem. Widzisz i żyję. I żyje, dzięki Bogu, nic mi się nie dzieje. Ale widzisz, jak ty tą figurkę by zjadł, to wiesz, co by to się stało by? Znaleźć by się nie wiadomo gdzie, może w kosmosie. Nie tylko w szpitalu, ale w kosmosie znalazłby się. A ten o tym koło był szpital. Zamiast na jakiś różowy, to byłoby na fioletowe, kurwa, pomalowany szpital, ściany. Takimi, jak to maluje się fundamenty, taka maszynka do pryskania i tak biem, tak samo u ciebie. Na ścianę. Co pan robisz? Dziękuję. Dziękuję. Czekaj, jak to się nazywa, kurczę? Nie oberek, tylko obrzynek, czy jak to się nazywa? Złomię już, wiesz. Może obrzezany? Nie, gdzie? Ty, obrzezanie to fundament? Bo to na fundament robi się. Oprysk taki z maszynki idzie. To cement? Daje się, no jakoś farbę dodaje się, różne kolory. No różne kolory, jak też to możesz wyrobić. I ja mam gdzieś maszynkę taką, na kolbkę, na jak bium, pryska.
Może ty? Meksykanie tak zrób, to leci maszynką, to wiu, 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 dalej idziesz, wiu. A co to przyjdzie? Ale ściana ładnie pomalowana, uuu. Panie Jarosławie, nie trzeba malarza. Pan pomalował od razu. I to twoje pisanie, twój charakter, albo ty namawiać małych dzieci, bo umiesz to nadal robić. Powiedziałeś nawet dla redaktora Kuriera Suwalskiego, że pojedziesz za granicę, że będziesz kurs robić na maszynistę. Ja ci już mówiłem, człowieku, na maszynistę kolejowego to nie jest taki jak twój ta samochód złomowy. Ze Skodem skupiłeś ze szrotu. A ty skąd, przepraszam, Krzysiek, kupujesz samochody? Przepraszam bardzo, ale ja wiem, że to nie jest samochody używane, a ty chwalujesz się Meksykaną, że nowy. Gdzie nowy? Nowy to wiesz ile kosztuje samochód? Salonu? Skoda? Octavia? Wiesz ile kosztuje? Zaszł już gdzieś na szrot, opatrzyłeś, może nawet i uratka kupiłeś. Tu w Czerwcielcach. Tak. Może uratka kupiłeś. Może ktoś przyciągnął. Na lawecie przyjechała. Bo Radek ma lawetę przywiózł. Do ciebie zadzwonił. Tobie spuścił sceny. Bo on zawsze sceny schodzi. Jak kosztuje, przypuśćmy, 1450 za 1000 albo za 800 sprzeda. Tak. I co jeszcze powiem? On kupi taniej od człowieka za 200-300 zł. Bo powie, nie, ja nie biorę. Najwyżej na złom. Ten przyjedzie, dostanie 200-300 zł. No najwyżej 400-500 zł dostanie. Najwyżej. Tak o. Za złom. A później on stawia do komisu swego cenę bardzo szybko. Mówi, że odpala. Jeszcze. A później klient na to kupuje i nie wie, co kupuje. Przepraszam, ale mam telefon. Muszę